Wstawaj, będę u ciebie za pół godziny. Co się dzieje? Wyjedź samochodem z garażu i czekaj na ulicy. Jedziemy gdzieś? Halo? Otwórz garaż. Po co? Nie pytaj się po co, tylko otwórz. Co to za auto? Ładne? Mogłoby być ładniejsze. Na razie ja nie robię. Przyzwyczajaj się, parę dni postoi. Parę dni za ile? Do odwołania. Nie określił ile? Kurwa, zajebiście. Wchodzimy w nocy, wchodzimy jakiegoś landarek, kurwa, do garażu. Zaraz wyjrzeć moi, kurwa, i ja co mam się dostosować? Słuchaj na chłopie. Ja nie przyjąłem tutaj, słuchaj, tego pierdolenia. Jesteś konkretny facet, czy kurwa nie? Bierzesz, kurwa, to auto i wypierdalaj. Miałeś swoje 5 minut. Jak się, kurwa, nie nadajesz, to wypierdalaj na emeryturę. A grasz tu, kurwa, jakiegoś Corleone, kurwa, włosy do góry. Wypierdalaj stąd, kurwa, dość. Jedno pytanie. Zajebaliście kogoś w samochodzie? Żeby wiedział co gadać, kurwa. Co ja w terapii, kurwa? Chuj cię to interesuje, kurwa. Słuchaj, nawet jakbym wiedział, to już bym ci powiedział, kurwa. Konfidenta masz przed sobą, kurwa. Człowieku. Lecz nie w domu człowieka. Zrobiliście coś, kurwa, co czy nie? Żebym wiedział, kurwa, co chodzi. Sony się oczyszcza, kurwa, skoczył na mieście. Ale czym się oczyszcza, kurwa? Parę dni musisz go przytrzymać. Czy masz to pozwolenie, czy mam to ci wyjebać, kurwa? Chyba zwariowałem. Wiesz, samochód spierdolę. Czekasz na telefon. No i mogę pijesz? Ja sobie wodę i w ogóle. A ty robisz? Ty masz przecież całą, prawda? Robert, zaczynamy. Minuta idę. Witam wszystkich zgromadzonych. No, nie, chciałbym wam podziękować za to przybycie. Chciałbym podziękować wszystkim kucharzom, menadżerkom, barmanom. Wiecie, że tak naprawdę była moim jedynym marzeniem, znaczy jednym z wielu marzeń, jakie chciałem sobie tutaj ziścić. Wiecie, że było raz tak, raz inaczej, raz lepiej, raz gorzej. Dzięki wam, waszej pomocy, doszło do tego, że to marzenie się ziściło i po prostu jest. Za to wszystkim wam serdecznie dziękuję. Macie tu zawsze otwarte drzwi i po prostu dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Napijmy się za to. My dziękujemy. Zdrówko. Zdrówko.
Krzysztof Budzyński. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość. Cześć Krzychu, tu Robert. Musiałem wyjechać na jakiś czas z miasta. Odezwij się proszę, jak odsłuchasz wiadomość. Potrzebuję twojej pomocy. Na razie przesił. Co mnie wrobić, wiesz? To jest jakaś pierdolona gruba afera, człowieku. Tyle lat, kurwa, tyle lat z nimi czeku siedziałem, kurwa, gadałem. Jeździliśmy razem, wszystko załatwialiśmy razem. Jeździłem z nimi, z ich kobietami do fryzjera, z dziećmi do szkoły, człowieku, kurwa, do dziwek, tu, tam. Wszystko na raz. A oni, kurwa, za każdym razem, jak coś się dzieje, dzwonią do mnie i pierdolą mi jedną rzecz, że zawsze jestem im coś winien, kurwa. A co ty, kurwa, myślisz, że jesteś na emeryturze, że coś ci się, kurwa, od nich należy? Kurwa, człowieku, masz teraz firmę, masz własny biznes, wyszedłeś, kurwa, z szarej strefy, masz konto w banku. Co ty się, kurwa, dziwisz, że ich to kuje? Ty, ale co ma ich kuć, kurwa? To, że mam własny biznes, kurwa, że czegoś dorobiłem, że będę troszeczkę mądrzejszy niż, kurwa, inni, człowieku? Co i kuje, kurwa, po oczach? Dają mi nie. Zarobiłem na to. Zapierdalałem cały czas, tak samo jak inni, kurwa. I chuj z tego mam dzisiaj. Wiesz, czy oni się do mnie różnią? To ja ci powiem, kurwa, czym. Tym, że oni są z babami, kurwa, gdzieś dziećmi w domu, że jadą na wycieczki razem, a ja siedzę jak pustelnik w jebanych czterech ścianach, kurwa. Taka jest właśnie różnica między nimi a mną, rozumiesz? Wiesz co? Jak skończyłem, kurwa, aplikację, wypuściłem na wolność paru skurwysynów, a za tą kasę, kurwa, kupiłem sobie dom pod miastem. Ale to nie jest, kurwa, mój dom. To jest ekskluzywna cela. Ale powiem ci, że kurwa, dzięki temu wszystkiemu, kurwa, mam wejścia, nikogo nie muszę się bać, pierdolę wszystko. Wiem, że zawsze mogę na nich liczyć, zawsze, kurwa, staną za mną. Nie, wiesz co mnie boli? To, że dzwonią tylko wtedy, jak coś potrzebują. A na tym pierdolę będą musieli lukać chyba na złotą liczenie. Nikt nic nie powie, nikt nic nie wie. Ja wiem jedno. Ten samochód, który stoi mnie w garażu, na pewno coś jest wspólnego. Ty, ale jeżeli nie ma, kurwa, koksu w bagażniku, kurwa, trupa, to co ty się, kurwa, przejmujesz? Trzeba przetrzymać to ciśnienie i pierdol to. Mogę dowiedzieć się czegoś w prokuraturze. Podwieźcie na miasto? Nie. Ja zostaję. Mam do dzisiejszego dnia. Halo, co za? Niedaleko, co się dzieje? Po co, ale coś ważnego? Ale zerwany jesteś, to co się dzieje? U nas? Ja pierdolę, dobra, zaraz wracam, dobra, na razie. Cześć, hej. Gdzie ona jest? Karetka ją zabrała. Co ty, kurwa, robisz? Ociepiałaś?
Wyżej się pierdol. Kto to był? Klienci. Kurwa, blisko związani z twoją firmą. Co to jest? To dla dziewczyny, żeby się ogarnęła. Ogarnęła? Co kurwa ogarnęła, człowieku? Wiesz, co zdradę, to nie pierdol, bo nie od ciebie jesteś w firmie. Siedzisz w internecie od paru lat? Robisz siebie świętą? Tych gnoj trzeba rozdupcyć. Rozjebać ich na mięso. Potrzebowałem tu parę dni. Muszę wiedzieć, kto. Żartujesz sobie, kurwa? Jebuchę, kurwa, pochlastali, a ty co, kurwa, stoisz tu jak w jakiejś jebanej żałobie? Wypierdalaj mi stąd, kurwa! Słyszysz? Wypierdalaj, kurwa, Robert! Bierz prochy i wyduszaj! Frajer pierdolony! Na chodzień zajebany! Słyszysz, na chodziągu? Jesteś chujem i tyle, kurwa, jak dla mnie! Kurwa, zamknij tą cipę, rozumiesz? Popatrz mi teraz prosto w oczy. O kurwa! Wiesz, kim kurwa jesteś? Pierdoloną dziwką zarabiającą dbole własną oczyma. Egzystujesz dzięki mnie. Ubliż mi kurwo jeszcze raz, a wypatrzę cię jak świnie. Rozumiesz? Powiedz mi, co zrobiłeś. Co zrobiłeś, Robert? Nie widziałam cię od 3 miesięcy i co, nagle pojawiasz się z walizką pieniędzy? Co to za pieniądze, Robert? Moje oszczędności. Chcesz, żebym cię przechowała przez kilka miesięcy, tygodni, przez jakiś czas. Po co? Na wypadek choroby. Na wypadek śmierci. Boże. Robert, co ty zrobiłeś? Znasz mnie tyle lat, nie potrafisz mi zaufać? To są brudne pieniądze. Nie dotknę ich, rozumiesz? Zabiłeś kogoś dla tych pieniędzy? No. Bo jeśli tak, to ja rozumiesz. Ja nie przeżyję tego. Ty nic nie rozumiesz. Jakbym kogoś zabił dla tych pieniędzy, nie byłby mnie tutaj. Budowałem dom za miastem. Myślałem, że nadrobimy to tracony czas, że tam się wprowadzisz. Minęło już tyle lat, a ja ciągle się od siebie boję, rozumiesz? I mam nadzieję, że ty kiedyś też poczujesz, co to strach. Nie chcę tych pieniędzy, Robert. Mogę ci pomóc, ale nie chcę tych pieniędzy. Za późno już. Za późno.
Halo, Szałas? Co ty, kurwa, nie odbierasz telefonu? Ty, bo mnie obserwują. Siedzą w samochodzie i obserwują. Powiedz mi tylko, co zrobiliście, kurwa. Wjebaliście mnie na minę. Nie, kurwa, nie okej. Okay. Kurwa, właśnie nie jest, kurwa, okej. Okay. Jakby był okej, okay, to by nie dzwonił, kurwa, tak? Halo. Gdzie? Mam to w dupie, wyjdzie kogoś innego. Nie jadę, walcie się na ryj. Jedziemy z kurwą. Robert, za minutę po drugiej stronie osiedla, dobra? Chłopaki, działamy.
Co ty tu robisz? Mogłaś ty się dozwonić. Byłem na wsi, to nie ma zasięgu. Możemy pogadać? Nie było go przez tydzień. Dzisiaj się dowiedziałam, że go wczoraj aresztowali. Aresztowali go nie pierwszy, nie ostatni raz. Standardowa procedura 48 godzin, a potem do domu. Oni chyba kogoś zabili. Co zabili? Rozjebali, rozumiesz? Kurwa, znowu samo. Za każdym razem to samo. Przyjechali do mnie 3 dni temu zostawić samochód. Powiedzieli, że zadzwonię. 2-3 dni. Teraz przychodzisz ty. Wszystko jasne, kurwa. Robert, on wrócił do domu! Zamknął się w łazience, w ogóle nie chciał ze mną rozmawiać, rozumiesz? Zawsze mi wszystko mówi, kurwa, wiesz jak jest! Różne rzeczy się działy, ale zawsze wracał! Zawsze mi mówił wszystko, co się dzieje! Rozumiesz? Zawsze mi powiedział, cokolwiek by się nie stało! Kobieto, do kurwy nędzy! Co miał ci powiedzieć? Co? Co się miał powiedzieć? Że go rozjebali? Że go zabili? Poćwiartowali? Obcięli mu, kurwa, nogę? Co ci miał powiedzieć, kurwa? Wiesz, czym żyjesz? Nie wiesz! Ty masz, kurwa, bajkę! Czym ty żyjesz, kurwa? Gdzie ty żyjesz? Masz pałac, dom, kurwa, i tyle! Siedzisz, wychowujesz dzieci, kurwa! Wyjdź na ulicę! To są właśnie, kurwa, koledzy! Pierwnie w dupę w bagno, a potem czegoś na mnie oczekują, tak? Chuja! Takiego chuja, kurwa! Macie bajkę, kurwa! Masz bajkę! Ty nie wiesz, gdzie żyjesz! Po prostu nie wiesz, gdzie żyjesz! Dzięki.
Czego chcecie? Jedziemy. Gdzie jedziemy? Pozbyć się auta. Ja się go już pozbyłem. Miałeś piękny sen. Się kurwa skończył. Zejdźcie na dół. Dajcie mi pieniądze, zaraz zejdę.